Cześć, z tej strony Grzesiek Soczomski z serwisu treningbiegacza.pl i dzisiaj po raz kolejny zajmiemy się treningiem siłowym dla biegaczy. Co będzie wyróżniało ten poradnik, to to, że po pierwsze w stosunku do części poprzedniej zaprezentujemy zupełnie nowe ćwiczenia, być może takie, których jeszcze do tej pory nie spotkaliście albo nie kojarzyliście właśnie z treningiem uzupełniającym dla biegaczy, a po drugie wykorzystamy technikę ćwiczeń związaną z wydłużaniem fazy negatywnej ruchu, w której też być może część z Was jeszcze nie zna, a dzięki temu nagraniu poznacie ją doskonale. Informacje o fazie ekscentrycznej czy też negatywnej, jak niektórzy ją nazywają, znajdziecie w wpisanej części tego poradnika, dlatego tutaj przejdziemy już bezpośrednio do 6 ćwiczeń razem z prezentacją ich wykonania. Ćwiczenie numer 1 to Front Foot Elevated Split Squat, czyli przysiad wykroczny w miejscu z przednią nogą na jakimś podwyższeniu. Ja wykorzystałem po prostu talerze, które dostępne są na siłowni. Wykorzystać możecie tak naprawdę również klocki do jogi, czy ewentualnie krótki, mały schodek, który znajdziecie być może na klatce schodowej swojego bloku. To nie będzie miało dużego znaczenia. Ważne, by nie był on przesadnie duży, tak żeby nie blokowało Was w biodrach podczas zejścia na dół właśnie w tej fazie ekscentrycznej. I jak zostanie to zaprezentowane tutaj na materiale, staramy się właśnie to zejście na dół, które jest tą fazą ekscentryczną, fazą negatywną tego ćwiczenia, maksymalnie wydłużyć. Tak jednak, by nie przerywać, nie tykać tego ruchu, tylko by cały czas spokojnie pracować w dół, a następnie dość dynamicznie wychodzić do góry. I to też będzie zasadą, która będzie się powtarzała przy reszcie ćwiczeń. Ćwiczenie numer 2 to single leg deadlift z wykorzystaniem hantelka. Ja użyłem akurat hantelka 10-kilowego, tak jak w przypadku ćwiczenia poprzedniego. I tutaj, również jak w poprzednim, też staramy się tą fazę negatywną, w tym przypadku akurat dojście do jaskółki, czyli to obniżenie korpusu i wyniesienie nogi do tyłu, faktycznie maksymalnie zwolnić, a wyjście do pełnego wyprostu w biodrach z kolei maksymalnie przyspieszyć, tak żeby było ono możliwie eksplozywne, ale jednocześnie nie odbijało się negatywnie na naszej pozycji. Hantel, podobnie jak w przypadku split squatów zaprezentowanych przed chwilą, trzymamy w ręce przeciwnej do nogi, która wykonuje większą część pracy. Czyli jeżeli pracujemy na prawej nodze, to w lewej ręce znajduje się hantel. Kolejna propozycja to single leg hip thrust, czyli wyprosty w podporze, na przykład na ławce, tak jak ja to prezentuję, wyprosty w biodrach z jedną nogą podpartą, drugą w powietrzu. To ćwiczenie oczywiście również można wykonać z dodatkowym obciążeniem w postaci na przykład hantla trzymanego na biodrach. Ja jednak zaprezentowałem je bez dodatkowego obciążenia, żeby zwrócić Waszą uwagę na podstawową kwestię tutaj, to znaczy na to, że nie pracujemy przez zgięcie w odcinku lędźwiowym pleców, a pracujemy poprzez zgięcie w biodrach, to znaczy nasze plecy w zasadzie w stałej pozycji obniżają się razem z całymi biodrami do ziemi, a następnie biodra prostują się i plecy zostają w niezmienionej pozycji. To będzie łatwiej na początku osiągnąć, jeżeli nie będziecie zaprzątać sobie głowy dodatkowym ciężarem, dlatego tę wersję polecam. Cały czas dość powoli, kontrolowanym ruchem opuszczamy się i eksplozywnie idziemy do wyprostu. Czwarte ćwiczenie to tak zwany cyclist squat, czyli przysiad kolarza, tak moglibyśmy to po polsku przetłumaczyć. W tym przypadku to obie nogi będą znajdowały się na podniesieniu, ale mówimy w zasadzie tylko o piętach. Palce będą spoczywały cały czas blisko przy ziemi, dlatego talerz czy inne podwyższenie, które wykorzystamy, nie może być za duży. Ja wykorzystałem talerz 10-kilowy, on był w sam raz, pozwala jednocześnie oprzeć spokojnie przodostopie na ziemi, jak i piętę właśnie na tym podwyższeniu, na tym talerzu. To pozwala nam mocno popracować w zgięciu stawu kolanowego, dlatego nie powinniśmy tutaj przesadzać z ciężarem i też osoby, które wcześniej miały kłopoty z kolanem, być może powinny się zastanowić, czy to ćwiczenie jest faktycznie dla nich. Dla całej reszty będzie to świetna okazja, żeby właśnie wzmocnić mięśnie czworogłowe jako stabilizatory kolana. Piąta propozycja to dość podstawowe utrudnienie klasycznego planka, klasycznej deski podporu przodem na przedramionach. W tym przypadku będziemy po prostu raz jedną, raz drugą nogę unosić nad ziemię, wykorzystując jednak nie tak jak poprzednio ekscentryczną fazę napięcia mięśni, tylko fazę izometryczną, gdzie tak naprawdę utrzymanie stałego napięcia mięśni bez żadnego rozciągania i kurczenia sprawia, że utrzymujemy kręgosłup w jednej pozycji, a nogi w biodrach nieco nam się unoszą.
Ostatnie ćwiczenie to deska bokiem z nogami na podwyższeniu. To znowu będzie wersja odrobinę utrudniona w stosunku do takiej zwykłej deski bokiem. Jednak w tym przypadku to nie tyle dla mięśni brzucha, mięśni core będzie znaczące utrudnienie. Dużo większym utrudnieniem będzie to dla mięśni obręczy barkowej. Dlatego tu znowu, jeżeli mieliście kiedykolwiek kłopoty na przykład ze stożkiem rotatora, warto się zastanowić, czy ćwiczenie w tak zaawansowanej wersji jest Wam w tym momencie potrzebne. Ale jeżeli nie mieliście do tej pory kłopotu z barkami, to faktycznie pozwoli Wam to naprawdę porządnie rozwinąć obręcz barkową. I to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze propozycje ćwiczeń. Sposoby ich łączenia czy schematy pracy z tymi ćwiczeniami znajdziecie w artykule napisanym na treningbiegacza.pl, więc szczerze zachęcam Was, żeby tam jeszcze zajrzeć. Jeżeli macie jakiekolwiek sugestie bądź pytania dotyczące tych ćwiczeń, ich wykonania czy znowu łączenia i wszystkich innych związanych z treningiem uzupełniającym dla biegaczy, to piszcie tu w komentarzach bądź właśnie na serwisie Trening Biegacza. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie, cześć.